Słowo na dziś szafn. Czasownik szafn występuje w pięciu kontekstach. Pierwsze znaczenie czasownika szafn to stworzyć, czyli stać się autorem czegoś, jakiejś książki, czy rzeźby, czy obrazu. Schuf viele wunderschöne Plastiken, wykonał wiele przepięknych rzeźb. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Co ważne, czasownik szafn w tym znaczeniu odmienia się w czasach przeszłych w sposób nieregularny, czyli szafn, schuf, geschaffen. Kolejne znaczenie to zrobić, czyli zrobić jakieś miejsce, spowodować powstanie czegoś. Neue Arbeitsplätze schaffen, tworzyć nowe miejsca pracy. Frieden in der Welt schaffen, zapewnić pokój na świecie. I w tym znaczeniu również schaffen odmienia się nieregularnie, czyli schaffen, schuf, geschaffen. Kolejne znaczenie, podołać czemuś, uporać się z czymś. Ich habe heute viel geschafft, dużo dziś zrobiłem. Unsere Mannschaft hat es ins Finale geschafft. Nasza drużyna dostała się do finału. Już widzimy po przykładach zdań, że ten czasownik, w tym przypadku szafn, odmienić się będzie regularnie, czyli w znaczeniu podołać czemuś, uporać się z czymś, czasownik szafn odmieniać się będzie w czasach przeszłych w sposób regularny, czyli szafn, schaffte, geschafft. Zmęczyć, wykańczać, fizycznie wyczerpać. Meine Kinder haben mich geschafft. Moje dzieci mnie wymęczyły. Lub der Tag hat mich geschafft. Ten dzień mnie wykończył. I również schaffen odmienia się w sposób regularny. Schaffen, schaffte, geschafft. Kolejne znaczenie, przenosić, coś przetransportować. Briefe zur Post schaffen. Zanieść listy na pocztę. Wir haben das Gepäck ins Zimmer geschafft. Wstawiliśmy bagaż do pokoju. I również tutaj, w tym znaczeniu, schaffen odmienia się regularnie. Schaffen, schaffte, geschafft. Czasownik schaffen występuje również w zwrotach potocznych. Na przykład frohes schaffen, miłej pracy. To jest tak potocznie, trochę żartobliwie, frohes schaffen. I du schaffst das mit links, na pewno dasz sobie z tym radę.